Siemano, Bartek z tej strony, kompaniaszostek.pl i dzisiejszy film jest dla tych z Was, którym się wydaje, że jecie dobrze, trenujecie dobrze, a i tak nie możecie przybrać na masie, bo ja też byłem takim szkieletem, jak być może Ty jesteś i też byłem na początku kiedyś drogi i też miałem przed sobą bardzo długą drogę, ale przybrałem 20 kg na masie ponad już w tej chwili, takiej dosyć czystej, ponieważ jak się wytnę, no to wyjdzie, że przybrałem około 20, może 20 paru, jak dobrze mi pójdzie, kilogramów takiej czystej masy. I w tym filmie chciałem Wam po prostu powiedzieć tak realistycznie, jak to rzeczywiście wyglądało na przestrzeni lat, bo to są lata pracy, które ja włożyłem. Praktycznie jestem pewien, że te moje rady Tobie też pomogą, także wysłuchaj do końca, jeżeli masz ten problem i na pewno Ci pomogę. I teraz mega popularne jest to powiedzenie, że jak chcesz budować duże mięśnie, to musisz dużo jeść. Żeby stać się wielkim, musisz, nie wiem, jeść wielce. No to generalnie jest nieprawda. Dlaczego to jest nieprawda? No bo Twoje ciało, żeby utrzymać swój poziom wagi, nie potrzebuje wcale aż tak dużo kalorii. W większości przypadków, jak jesteś chłopakiem, który waży 75-80 kg, to jest 2000 do 2400 kalorii. I żeby budować masę mięśniową, twoje ciało nie potrzebuje tej nadwyżki 1500 kalorii, tylko potrzebuje naprawdę niewiele stosunkowo. 100-200 kalorii to jest maks. I nadmierna nadwyżka kalorii dużo u Ciebie nie zmieni, nie? Jakby same kalorie w sobie nie mają takiego znaczenia. Bardziej ważne, jeżeli chodzi o budowanie mięśni, jest z czego te kalorie się składają, ale o tym pogadamy później. Takie maksymalne tempo nabierania masy mięśniowej to dla osoby początkującej jest 1 kg miesięcznie, to jest serio, max. Później to tempo znacznie spada. No a jak żremy po prostu mnóstwo kalorii ponad nasze zapotrzebowanie, to jedyne co się stanie, to zaczniemy nabierać tłuszczu. Jeżeli wszystko jest z Tobą ok, to na 100%, jeżeli jesteś w nadwyżce kalorycznej, zjadasz ponad swoje zapotrzebowanie kalorii, to zaczniesz nabierać. Ale niekoniecznie będą to mięśnie, a raczej będzie to tłuszcz, jeżeli nie odżywiasz się odpowiednio i nie trenujesz odpowiednio. Teraz powiem Wam, gdzie u mnie były pochowane błędy, bo wiemy dwie rzeczy, tak? Wiemy, że żeby mięśnie mogły rosnąć, bo jakby naszym celem jest nabieranie mięśni, nie tkanki tłuszczowej, co nie? Nie chcemy się po prostu zalać, chcemy raczej zbudować mięcho. Więc wiemy, że żeby budować mięcho, potrzebujemy dwóch rzeczy. One potrzebują kalorii, więc musimy jeść wystarczająco kalorii i musimy mieć wystarczająco białka. I druga rzecz, musimy odpowiednio trenować. Więc teoretycznie, jeżeli jesz dobrze i trenujesz dobrze, no to powinien się rosnąć. A jeżeli wydaje Ci się, że jesz dobrze i trenujesz dobrze, ale nie rośniesz, to jedna z tych rzeczy musi być nie tak. I tak naprawdę są tylko 3 albo 4 rzeczy, które mogą pójść nie tak, więc teraz je wszystkie z Tobą omówię. Dobra, więc skoro jesz odpowiednio, ale nie nabierasz masy, pierwsze dwa problemy są związane z jedzeniem. I teraz opcje są dwie. Opcja pierwsza. Albo nie dojadasz ze strachu przed nabraniem tłuszczu. To jest najbardziej prawdopodobne i to jest to, z czym ja miałem problem. Za wszelką cenę nie chciałem być tłusty, nie chciałem robić takiej świńskiej masy, nie chciałem być gruby. Chciałem powoli, stopniowo budować po prostu chudą masę mięśniową, nieważne ile mi to zajmie, ważne, żeby po prostu cały czas wyglądał dobrze. Druga opcja jest też taka, że naprawdę się starasz, ale po prostu jesz za mało kalorii w ciągu dnia, masz za mało pożywienia, jakby no to chyba jest tylko i wyłącznie możliwe, jak jesteś w naprawdę jakiejś kijowej sytuacji finansowej i po prostu nie masz możliwości dostępu do jedzenia, nie możesz zjeść wystarczająco w ciągu dnia. No raczej większość z Was nie jest w tej sytuacji, a jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to stary jestem jakby tutaj z Tobą, żeby Ci pomóc się z tego wygrzebać. A wracając do strachu przed nabieraniem tłuszczu, no to rozwiązaniem byłoby się przestać tego tłuszczu bać. I teraz jak ja to pokonałem, no po pierwsze zrozumiałem, że tłuszcz i nadwyżka kalorii jest potrzebna do budowania masy mięśniowej, bez tego po prostu nie pójdzie. Jak nie dojadasz wystarczającej ilości kalorii, no to nie masz z czego budować, więc to jest to. Ale druga rzecz, to nie ma opcji, żebyś nabrał zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej na tyle, żeby to zaczęło być widoczne na Twoim ciele, jeżeli stawiasz priorytetyzujesz pełnowartościowe posiłki, pełnowartościowe źródła kalorii i pełnowartościowe źródła białka. Jeżeli nie zażerasz się syfem, przetworzonym jedzeniem, to nie nabierzesz nadmiernego tłuszczu. Jeżeli trenujesz odpowiednio i będziesz odżywiał się pełnowartościowo, nie nabierzesz nadmiernego tłuszczu, zawsze będziesz budował praktycznie tylko czystą masę mięśniową. A druga rzecz, którą zrozumiałem, to wyższy procent tkanki tłuszczowej na większej ilości masy mięśniowej i tak lepiej wygląda. I okres budowania masy mięśniowej nie jest od tego, żeby mieć wyrzeźbioną kratę na brzuchu, jest od tego, żeby budować mięśnie.
i lepiej jest, jak teraz po prostu odpuścisz sobie bycie jakimś super wyżyłowanym. Tak naprawdę prawdopodobnie i tak nie jesteś super wyżyłowany, bo po prostu nie masz na sobie wystarczająco mięśni, żeby to wyglądało dobrze. Ale lepiej jest odpuścić sobie bycie super wyżyłowanym teraz, a zbudować przynajmniej trochę mięśni przez rok, przez 2 lata, dopiero potem to odsłonić, spróbować się wyżyłować i wtedy zobaczysz rzeczywiście jakiś progres w formie. A drugi problem, jaki może wystąpić u Ciebie, jeżeli chodzi o samo odżywianie, zbyt małym procentem Twojego odżywiania są pełnowartościowe produkty i pełnowartościowe źródła białka. Bo chłopaki, same kalorie nie wystarczą i Wasze ciało rozróżnia różnicę między syfiastym mięsem a dobrym mięsem, syfiastym na białym a dobrym na białym, syfiastymi węglowodanami a dobrymi węglowodanami. Ciało wszystko rozumie, wszystko czuje i to, co jest pełnowartościowe i dostarcza mu wszystkiego, co jest mu potrzebne, ono przyjmuje i może z tym zrobić o wiele więcej niż z syfem. No i inna podstawowa rzecz to to, że w ogólnej twojej puli kalorii musi znaleźć się wystarczająca ilość białka. Już wcześniej o tym mówiłem, ale staraj się jeść między 1,6 do 2 gram białka na kilogram swojej chudej masy ciała. To nie musi być zawsze te 1,6. Zdarzą się dni, gdzie zjesz 1,3, ale żeby większość dni twoich była mniej więcej w tym przedziale, bo to zapewni ci to, że nie będziesz w siebie wpychał zbyt dużej ilości kalorii zbyt łatwo i będziesz zawsze pewny, że twoje ciało ma z czego budować tą masę mięśniową. Ja wiem, że te wysokokaloryczne, wysoko przetworzone jedzenia są wszędzie dostępne, wszędzie można je kupić i łatwo jest po prostu kupić coś, jak inni to kupują, ale rozwiązaniem serio jest zacząć jeść te pełnowartościowe, może nudne, nie jakieś super fancy przepisy, ale proste rzeczy. Ja na przykład jem w mega prosty sposób. Moje posiłki bardzo często to są po prostu 2 składniki, jakieś warzywa, do tego, nie wiem, ewentualnie frytki albo warzywa gotowe na patelnię, tam od razu są ziemniaki i do tego usmażone mięso i to sobie polewam jakimś sosem i jest generalnie. W ogóle zaobserwuj mnie sobie na Instagramie, ja tam często wrzucam jakby, jak ja podejmuję decyzję o jedzeniu, pokazuję co jem i tak dalej, jakieś różne moje tam różne przemyślenia i pokazuję też moje treningi, więc podaj sobie do mnie na Instagrama. Do tego jedz warzywa, owoce i serio zobaczysz dużą, dużą różnicę, jeżeli chodzi o jakby jakość twojego samopoczucia, twojego wyglądu, ale też być może właśnie wzrostu masy mięśniowej. Jakby ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby się przerzucić na takie zdrowe, pełnowartościowe odżywianie, bo zawsze jakoś zależało mi na tym, żeby dbać o moje ciało jako o taką maszynę, która jak dostaje dobre paliwo, no to będzie zajebiście funkcjonowała. Jak będę w nią wkładał syf, no to będzie gównianie funkcjonowała. I teraz drugi podstawowy problem, dla którego możesz nie nabierać masy mięśniowej, jest taki, że jeżeli jesz serio dobrze, bo wprowadzasz te wskazówki, o których przed chwilą gadałem, i trenujesz dobrze, to ewidentnie nie trenujesz dobrze. No i tutaj są 2 opcje. Możesz albo robić złe ćwiczenia, no albo jedno i drugie. Albo robić złe ćwiczenia, czyli koncentrujesz się na przykład na zbyt dużej ilości ćwiczeń izolacyjnych, na przykład na łapy albo na barki, bo chcesz jak najszybciej nadrobić barki, bo wydaje ci się, że to jest ta partia twojego ciała, która jest najbardziej zaniedbana i po prostu chcesz robić wszystko, żeby ją jak najszybciej, kurde, rozwinąć. Ale po prostu to tak nie działa. Zamiast skupiać się na fundamentach i zaufać, że po prostu jak będziesz rozwijał się na tych głównych, wielostawowych ruchach, podstawowych wzorcach ruchowych twojego ciała, o których już też robiłem film, na przykład w tym filmie o moim braku progresu, tam możesz sobie zobaczyć, jakie zmiany ja wprowadziłem i zaufać, że po prostu jak będziesz robił te główne wielostawy, to z czasem te małe grupy mięśniowe też się rozwiną i będą odpowiednio duże w stosunku proporcjonalnie do tego, jak rozwinięty jesteś na fundamentach, na podstawach. Albo drugi problem z tym może być taki, że twoje serie są nieefektywne, czyli albo robisz je niepoprawnie technicznie, nie masz dobrego czucia mięśniowego, po prostu robisz je źle technicznie, robisz je z za małą intensywnością, o za małym ciężarze i dlatego one nie działają, jeżeli robisz ich dużo, a jeżeli jesteś pewny, że robisz serię dobrze, to być może robisz ich za małe i nie doprowadzasz się wystarczająco blisko do takiego prawdziwego upadku mięśniowego i robisz za mało serii, żeby tutaj serio jakaś stymulacja się zadziała i dlatego nie rośniesz. Z mojego doświadczenia i moim osobistym zdaniem to właśnie trening jest takim master key, jeżeli chodzi o rozwój jakby w dziedzinie budowania mięśni, bo jak dla mnie to trening dyktuje dietę, a nie dieta dyktuje trening, bo jeżeli obciążysz swoje ciało odpowiednim treningiem i trenujesz serio dobrze, także twoje ciało musi wykorzystywać wszystkie swoje jakby resources, wszystkie swoje dostępne składniki, pożywienie, energię, żeby budować mięśnie, żeby być w stanie stawić czoło kolejnym twoim treningom, to zaufaj mi, będzie chciało więcej pełnowartościowego jedzenia
i będzie chciało więcej jedzenia, które zawiera białko, żeby móc się temu stawić. Nigdy, nigdy po dobrze zrobionym treningu, nie wiem, przynajmniej ja tak nie mam, ale nigdy po dobrze zrobionym treningu nie chce mi się jeść syfiastego jedzenia. Zawsze chcę zjeść coś, co mnie pożywi. To będzie konkretne, co odżywi moje mięśnie, pozwoli mi stać się silniejszym. Także wszystko jest z tobą ok, nie szukaj jakiejś drogi na skróty, nie idź w suplementy, nie idź w sterydy, nie szukaj jakichś quick fixów, tylko zadbaj najpierw o fundamenty i zobaczysz, że zmiany przyjdą. Jak szukasz pomocy z rozwijaniem swojego ciała i jesteś taką osobą, która chce się nauczyć tego całego procesu od fundamentów solidnie, tak żeby samemu rozumieć i samemu później być niezależnym i samodzielnym, żeby samemu potrafić sobie wszystko układać, możesz sobie obczaić moje programy treningowe i moje prowadzenie online. Jakbyś chciał mi pomóc rozwijać mój kanał, to będę mega wdzięczny, jak zostawisz pod tym filmem łapkę w górę, to raz, ale dwa, przede wszystkim, bo komentarze pomagają mi najbardziej, jakiś komentarz z tym, co tobie pomogło budować masę mięśniową, co tobie pomogło przybrać na masie mięśniowej, tak żebyśmy zostawiali tutaj sobie takie komentarze, które będą dla wszystkich przydatne, tak żeby jak ktoś sobie przeczyta, to może jemu to pomoże, twoja rada. Subskrybuj kanał po więcej materiałów, jeżeli jesteś tu nowy i see you next time, boys! We'll be right back.